7 kwietnia w wyborach do Sejmiku Województwa Lubelskiego z pozycji numer 7 kandyduje Aneta Poniatowska, dotychczas zastępca burmistrza Poniatowej, ze znakomitymi osiągnięciami w Poniatowej, w mieście, w gminie Poniatowa, ale też w powiecie opolskim. To całe doświadczenie chce teraz przenieść na Sejmik Województwa Lubelskiego, na to piętro wyżej, po to, żeby wykorzystać potencjał Województwa Lubelskiego dla mieszkańców powiatu opolskiego, ryckiego, puławskiego, lubartowskiego, lubelskiego. Anetka, powiedz, co udało się do tej pory zrobić w Poniatowej, jakie są osiągnięcia samorządu, którym współkierowałaś razem z Pawełem Kaszmarczykiem i co w związku z tym przeniesiesz teraz na poziom województwa lubelskiego? Udało się zrobić bardzo dużo. Nasz burmistrz nie próżnował, a wraz z nim i ja, ponieważ od pięciu lat jestem jego zastępcą, 130 milionów ściągniętych do naszej gminy, cztery sale, cztery sale gimnastyczne. Na terenie naszej gminy, w terenach wiejskich. To świadczy o tym, że nie boimy się inwestować w małych miejscowościach i liczymy na rozwój naszej młodzieży. Jest stworzona w bardzo krótkim czasie strzelnica pneumatyczna, co dla nas jest bardzo dobrym fundamentem, bo przecież w Poniatowej będzie jednostka wojskowa. Jednostka wojskowa, pomysł stworzony w Poniatowej przez burmistrza Pawła Kaczmarczyka. Okazuje się, że jednostka będzie. Jednostka, która będzie generować bardzo dużo nowych miejsc pracy i o to nam chodziło, żeby poniatową rozwinąć, stworzyć młode środowisko. Seniorzy, seniorzy potrzebują opieki. Seniorów mamy bardzo dużo w poniatowej, jest to bardzo żywa grupa, która chce jeszcze podróżować, chce zwiedzać, chce się rozwijać uniwersytet Trzeciego wieku i tu chcemy wyjść naprzeciw. Za moment będziemy podpisywać porozumienie z panem rektorem Skrzyd skrzydlewskim z Akademią Zamońską. Co będzie dotyczyło? Czego będzie dotyczyło to porozumienie? Porozumienie będzie dotyczyło rozwoju samorządowego, organizowanie spotkań, integracji i prelekcji na temat, jak powinien działać samorząd i różnych ciekawych tematów prowadzonych przez rektora Skrzydlewskiego. No ale sprawy kobiet. Kobieta młoda, prężna, już doświadczona w pracy samorządowej. Kobiety na Lubelszczyźnie mają ogromny potencjał. To są niezwykle wykształcone, świetnie działają na stanowiskach kierowniczych, ale też znakomicie rozwijają naszą kulturę, nasze tradycje, nasze zwyczaje. Pamiętam wszystkie nasze spotkania z kołami Gospodarki Wiejskich i z różnego rodzaju grupami, które tworzą kobiety właśnie w waszym regionie. Co dla nich z województwa lubelskiego? W jaki sposób dalej będziecie rozwijać tę działalność kulturalną? oświatową, ale też wychowawczą. Oczywiście, liczymy na kobiety. Bardzo dużo kobiet prężnych, młodych, które chcą działać, które oprócz tego, że są żonami, matkami, chcą też działać w naszych tutaj grupach społecznych. Na pewno będą to spotkania, na pewno będą wyjazdy. Na pewno są konieczne finanse z budżetu wojewódzkiego, więc dlatego ja jako jedna z kobiet, która jest odważna, będę się o nie starała i chcę uczestniczyć w spotkaniach sejmikowych po to, żeby reprezentować nasze kobiety i ściągać jak najwięcej funduszy dla tych pracowitych kobiet. Na sesjach Sejmiku Województwa Lubelskiego zatem głos Anety Poniatowskiej, tej, która zna dokładnie specyfikę działania wszystkich grup lokalnych, w tym tych, których przede wszystkim przewozą kobiety, ten głos będzie niezwykle ważny. Dlatego głosujcie 7 kwietnia, pozycja numer 7, lista do Sejmiku Województwa Lubelskiego z okręgu numer 2, Aneta Poniatowska. Powodzenia.